Siemanko, z tej strony Araulen i witam was bardzo serdecznie w Spin Tires, w takim drugim luźnym odcinku z pogrywek ze Spin Tires, takim bez kontynuacji, ponieważ nie da się na razie kontynuować grania na MP, bo twórcy o tym nie pomyśleli. Z nami jest, tak jak słyszycie, Konsi, witaj. Teraz możesz się przywitać, tak? Tak, się rozgadałeś. Tak, ale zacnie się przywitaj, a nie takie... Nie wiem, czy ja mam coś w tej naczepie zatankowane, czy nie, bo nie sięga mi ten pokazywanie tego. I chyba... Ta kamera też tak średnio działa. Na dwozie skrzyniowej siodło naczepa. Czym się napęd na 4 włączało? Mi nadal pokazuje tą przyczepę z drzewa. Ej, what the fuck? Czemu widzę dwie cysterny? No ja tak samo widzę dwie przyczepy z drzewem. To nie wiem, czemu tak jest. I ty chcesz tamtymi drogami, ja... Pierdziele. Zaklinowałem się Na początku już ciężko jest przejechać. Może tak być. Ja bym chciał tymi normalnymi drogami, tam i tak jest ciężko. Tymi to ja nie wiem, czy damy radę. Weź no popchnij mnie! Nie, wiesz co, może jednak się cofniemy i wyjdziemy po prostu na tamtą drogę. No to zaciągnij mnie albo coś? Zaciągnij mnie. Idzie. Patrz, kurde, jak idzie. Tylko za bardzo się nie rozpędź się za bardzo. Nie. Ty robisz. Nawracaj. To jest ogólnie mapa wulkaniczna, więc... Może być też troszkę trudniej niż na tych równinach, czy na czymś tam, co ostatnio graliśmy. Oh shit. A tam było wystarczająco trudno. No, tu nie jest łatwo. Szczególnie, że jeszcze troszeczkę zapomnieliśmy, jak się grało, to już całkiem nie jest łatwo. Ups. Dobra, w ogóle jakoś muszę wycofać, a nie chcę mi iść. Dałbyś radę... Pociągnąć? Ale tak. Tą naczepę samą, nie? Bo ja chcę tą naczepę złamać... O, czekaj, idzie. Dobra, pod F mi nie pokazuje nic do tego. Czekaj, idzie. Odsuń się, jak już idzie, to pójdzie. Dobra. Ajajajaj, moja naczepa. To bolało. O kurde. Ja nie wiem, to naczepę to troszkę chyba to bolało, ale co zrobisz? Szczególnie, że paliwo wiozę. No i teraz jadymy po prostej, normalnej drodze. Dlaczego ja mam 4x4? Tu jest więcej kół. O, i będziemy wjeżdżać do wody. Do wody. Trzeba się rozpędzić. Ale kurna pędzę. Koszareczką w SF-ie, czy tam w FES-ie szybciej się jeździło. Bez porównania, tą koszareczką to się popylało. Ale tu są fajne drogi, mówię ci. Nie tam co tam, drzewa narozwalane. Tu normalnie czuć, że jest droga krajowa. Jedziemy po prostu przed siebie. Nie wiem, gdzie tam jest cel drogi. Akcja przyczepa kempingowa. Kurna, nie wiem co to jest. Ale tutaj się urywa naczepa z cysterną paliwa. Nie wiem, czy to się da jakoś przewinąć? Ludzie, nie wiem. Da się to przewinąć? Czekałeś? Tak. Mogłeś wymijać na pełnej prędkości, a co tam? Patrz teraz z górki, kurde, z górki. Obacz. Tak z górki, że aż było pod górkę i musiałem z dwójki na jedynkę wracać. Patrz, trójka. Jadę już trójką. Nie wiem ile na godzinę, ale... O, tu może być ciekawiej. Tą kamerę do przodu chcę tą kamerę. Rozjadę cię! Nie, bo... Trzeba strasznie uważać na to, żeby się nie przewaliła ciężarówka. Nie bujnęła się na bok, nie? Ciężarówka, czy tam jakiś ten... Czy co to tam jest? Teraz gdzie to pojechać? Ja stoję. A, ty jedziesz, dobra. Prosto w lewo chyba, nie? Bo tu jest
dróżka w lewo, czy prosto? Ja nie spojrzę teraz na mapę, bo jadę pod górkę, potem już... Ja bym pojechał w lewo, wiesz? Ja bym w lewo pojechał. No to jedziemy w lewo. Co ty mi zrobiłeś? No stary, stałeś mi na drodze. Co ty mi z tym... Ja pierdzielę. Serio? Człowieku. No, zostałem ci na drodze, to nie znaczy, że masz nie wpychać do wody. Zawracaj, zawracaj, chłopie, zawracaj. Tak, kurde, co ja na malinki chcę iść, czy... No. Ale tu jest znowu rozwidlenie w prawo i w lewo. A pierdziele, chyba jakaś ciężarówka jedzie drogą, tak mi wszystko trzącha w domu. To w lewo. No prosto jadę. No. Jak w lewo? Prosto. No bo tu było jeszcze na prawo takiej. W lewo to masz... A no to na prawo. Czego ty mi się wcinasz przed ten? No. Teraz można znowu se popędzić trochę. Ścigamy się? Dawaj. O, to się pościgałem. Wjechałem w jakiś dół. Mam nadzieję, że masz tam paliwo, bo już prawie połowę tego, co miałem, zużyłem. Ale na czepa z cysterną piwową jest pusty. To mi bierze w te... Jedzie z górki, a mi bierze 10 litrów na minutę. 15 nawet. Ile? 10. 15, ja 14. Pierdziele. Teraz mi bierze 20... Teraz mi brało 20 litrów. 22 na minutę. Ja muszę jednak zobaczyć, gdzie... Shit, musimy skręcić jakoś w prawo, kurde, ale nie wiem jak... Jest coś do skręcania? Tu musi być jakiś skręt. Ale moim zdaniem te paliwo musi być na głównej drodze, czyli jak my teraz będziemy jechać prosto... No to chciał czy nie chciał, te paliwo musi być. Bo raczej takie rzeczy to na głównych drogach są. Chyba, że nie będzie na głównej. I co tu jest zaraz? Co tu jest? Ja wiem, co tu jest, jestem... O, shit. Także... Jakby lekko się przestraszyłem. Czy mi się wydaje, czy droga się skończyła? Nie, no, można jechać prosto. Przez wodę? No, a przecież nie ma innej drogi, no człowieku. Potopimy się! Rób co chcesz, ja tam jadę. Nie, jest płyciutko, człowieku. Da się spokojnie przejechać. Nawet tirowerem byś przejechał. Ale raczej jedź prosto, nie skręcaj w boki, bo nie wiadomo, co tu masz pod kołami, nie? Tak, płyciutko mi pokazuje niebezpieczny poziom wody. Ale jak się jedzie tak i bez napędu na 4 nie mogę tu przejechać. 80 litrów mi zostało. Włączę napęd na 4. Ja mam 70. Jak ta woda ryje banie, nie? Woda ci płynie, a ty jedziesz prosto i się wydaje tak, jakby ci spychało ten pojazd. Ale fajnie się jedzie w wodzie. No tu można skręcić w prawo, żeby sobie odkryć teren. Ale ciężko tam będzie dojechać. Bo ja mam tylko 62 litry, a i tak się boję, czy dam radę dojechać, a jeszcze tam jechać to już... To już nie na moje te... Nie tym razem. No ja przejechałem, widzisz? A ty się bałeś. I dlaczego tu nie ma skrętu w stronę paliwa? Ja utknąłem! Wiesz, tak czy siak, ty musisz jechać prosto, ale ja muszę jechać w prawo. Także... Kurde... Nie wiem, to weź sobie jakoś poradź, ja szukam tego paliwa, bo... Naprawdę, to my nic nie zrobimy bez tego paliwa. Może znajdę jakąś dróżkę w bok, czy coś, żeby... Te paliwo, no bo kurde, 48 litrów już mam. Ruszaj, kurde, zaraz mi się skończy. Ruszaj! Jak nie, to trzeba będzie się cofnąć po te małe te samochodziki. I tamtymi samochodzikami jakoś to dowieść.
Chwila. No to ja dojechałem do celu. Dojechałem do celu, więc można powiedzieć, że misja udana. Tylko dojechałem do celu nie tym, co trzeba. Ale cóż. Fajnie, a ja utknąłem. Wrócicie? I zostało mi 11 litrów. Serio? No. Wrócę się, to czekaj, wrócę cię. Nie, ja się muszę uratować. To jest priorytet w tym odcinku. To jest priorytet. Odpinam przyczepę. I ty tam nie korzystaj tych litrów, bo ja też mam mało. Ja mam 30 litrów, to ja nie wiem, czy ja w ogóle zdążę cię uratować. Co ty tam szukaj paliwa i zatankuj najpierw. Nie znajdę paliwa. No szukaj, przejdziesz może między drzewami. Ale nie zdążę już nawet w tym odcinku tego zrobić. Zdążysz. Nie ma mowy. Zdążysz. Teraz to ja tylko cię uratuję i koniec. Jak się odczepiało przyczepę? Odłącz naczepę. Okej. Okay. Jeszcze mi się uszkodził ten wózek. Przez to? No dawaj. No jadę. No ale jadę. Po paliwo. Jadę. Cicho. Nic. Nic. Achievement. Ja się przestraszyłem, że mi się jara ten. Jezu. Ja pierdzie. Wyskoczyło mi jakieś kurna ognie. Ja myślałem, że mi się jara. Mój rosomak. Patrz, jadę po ciebie. Zobacz. Halo, to ja. Pędzę do ciebie. Światło, wodę. 20 litrów mam. 20 litrów. Tyle kosiarka wypala podczas koszenia ogródka. A nam musi starczyć, żeby do celu dojechać. Jeszcze mnie podwyholować. A to ty ile masz? Ile masz? 7. No kurde, ty jedziesz, a ty mówisz, że... Bo ja się teraz skapłem, że miałem ręczny zaciągnięty! Ja nie... Ja pierniczę! No na pewno bym ruszył na ręczny! A ty nadjeżdżasz... Patrz, kuźwa, ręczny włączony! I brakło paliwa. To ja mam 16 litrów, czekaj, dociągnę cię do brzegu. Cicho. Lusterko weź. O, dobra. Dociągnę cię. 13. Zakładaj mi tego haka. No, ale u mnie to nie działa pod F. Kurde, tak, przyjąć. Dobra. Musisz do tyłu, przodu jechać. Puść ręczny, bo nie wyciągnę. Puść ręczny. Jadę na wstecznym. Idzie. Kurde. 5 litrów paliwa? Nie. Jeszcze uszkodzenia mi lecą. Dupę, nie dam rady. 3 litry paliwa. Nie, co? Jezu! To było ohydne. Dobra, ja to idę do tego samochodzika na koniec. Koniec. Z tym jest koniec. Mi tu została jeszcze przyczepa z drzewem. Dasz radę. Ty tej drugiej przyczepy... Ty masz cysternę, nie? Na tej mapce. No, u mnie jakby się powieliło to, ale nie wiem jak do niego wsiąść. A masz ten... Przez F1, przez mapkę. No, ale to jest... Ten mu... To jest ten twój tylko, pokazuje mi go. Ej, mogę wsiąść do cysterny! Ja też mogę wsiąść do tego z drzewem, człowieku. To jadę tym! Też. Ja widzę, jak ty tym jedziesz. Może dali nam po dwa, żeby wiesz... Przemyśleli to. Czym się światła włączało? Ha! No! Mam nadzieję, że mi to starczy! Dawaj, jedziemy. No. A ty gdzie jesteś? Nie próba. Albo nie, ja jadę samochodzikiem. O! Poczekaj na mnie. Zdążysz mnie dogonić tym samochodzikiem!
Ta dupa, zdążę, nie zdążę. Wiesz, jaki on jest kiepski? Wiesz, jakim się ciężko jeździ? Człowieku, gorzej niż tymi sterynami w ogóle. Popierdziela rzecz. Weź, poczekaj. Ja ci wiozę koło i konserwy w puszce. Szynkę! No, szynkę. Chcę zjeść, patrz, mam w skrzynce szynkę. Zobacz tu. Szynka. Kurde, nawet się te mam... kolejny wyrobiły i przejazd jest dużo cięższy teraz. O, nie, bo się konserwa wywali, o Jezu. Nawet mam KitKata dla twojego pieska. No i mówiłem, że ty utknęłeś, to jest takie, to nie no. Ja się cofnę, założę inne koła. Czekajcie ludzie, tylko wycofam. Mam nadzieję, że mi teraz paliwa starczy. Tylko jak tam do tego nieszczęsnego... Albo nie wycofam. Paliwa dojechać. Nie wiem co. Już mi zostało tylko 150 litrów. Ale nie po to ciągnę swojego kurde samochodzika. Oko mnie swędzi po chwilę. No jest. Żeby nie mieć... na stację podjechać. Gdzie jest stacja? Jest stacja. A, ty pojechałeś w prawo, to ja muszę w prawo pojechać. No nie? No. Rozdzielmy się, ja pojadę w prawo, a ty tam, wiesz, gdzie chcesz. Wybrałeś prawo, okej. Ale czy tu jest skręt, czy go nie ma? Nie, tu nie ma skrętu! Szokujesz mnie czasem, wiesz? Czemu? Krzykniesz, ja nie wiem, co się dzieje. trochę mi się naczepa w powietrze wzbiła. Poczekaj, już tam jadę, chwila, czekaj. Już niedaleko, chwila. A tutaj tak trochę wody jest. Będzie ciężko ale przejechać, coś czuję. Tak trochę, czy tak trochę bardzo? Bo wiesz, że tak poziom trochę wody dzieli się... Poziom wody dzieli się na tak trochę i na tak trochę bardziej trochę i na tak trochę jeszcze bardziej. Jaki masz poziom wody? Tak trochę. A co? Także do kostki? Do połowy kół. Do kolana tak jakby. Nie wiem jak wysokie są te koła w rzeczywistości. Ciekawe jak mój samochodzik jedzie cały wjeżdża do tej wody, kurde, uszkodzenia lecą, a co tam? Ważne, że jedziesz, mój samochodziku. Dawaj, dasz radę, umyję cię trochę. Ale śnisz, normalnie śnisz. Dlatego, że dziadostwo przestało działać, ale leśni. Dobra, dogoniłem cię chyba. I ty przez tą wodę przyjechałeś, tak? No. Okej, jadę tam z moim samochodzikiem. Wiesz, ja to nie tylko mam... Nie tylko jadę tym swoim autkiem z drzewem, ale również ciągnę aut drugie. Konserwami z szynką. Serio? No jak nie, jak tak, no. Człowieku, wszystko ciągnę. Holuję je. Ale to jest zjeżona ta droga. Ale już jak będziemy tak grać serio, to trzeba będzie serio to jakoś się w te paliwo zaopatrzyć. Może najpierw sobie wybierzemy jakąś prostszą mapkę, żeby się zaznajomić. A potem... Dopiero... A wszystkie mapki tu są trudne! Są kamień? No ale jedne są trudne, a drugie są trudniejsze. Ile kamieni nawalone. Shit. Tam jakby wjechał, to już całkiem. Ja jadę, ja cię do końca nie mogę. Ty mówisz, że gdzieś tu jesteś? O, to chyba ty? Też nie wiem. Nie, to chyba kamień. Nie, to jakiś krzak. To ty ciężarówki od krzaka nie potrafisz rozróżnić? No co, bo daleko jest noc. A, bo to jakieś grzybki halucynogenne, nie? Dojechałem! A na stację? No, na tartę. Na stację? Kurna.
plam z drzewa. To jest logika, kurde, jechać z samochodem z drzewem, krzyczeć dojechałem, dojechałem jak się dojedzie na tartak. Jest tu jakiś inny wyjazd, bo gdzieś tu może jest wyjazd po to paliwo nieszczęsne. Chociaż jestem na drugim końcu mapy, ale okej. Jezu, gdzie paliwo, gdzie my? Ja myślałem, że coś to paliwo bliżej jest. Ale mamy zapas paliwa w samochodzie, bo ja go holuję i on nie korzysta z paliwa. Szkoda tego, że się przelać nie da. A wiesz co, nie wiem, może się jak da. Może tu mogę zatankować. Mogę? Nie mogę. Szkoda. Nie mają w tartaku paliwa? Nie. A może by tak z tych konserw coś... Na biopaliwo, nie? Rozumiem? No, nic. Tych rzeczy. Ale patrz, jak idealnie wycyrklowane jest. 15 litrów zostało, ja wjeżdżam na tartak. Dzień dobry, ludzie. Chcecie trochę drzewa? Nie wiem, gdzie ja jechałem, ale jadę. Gdzie ładunek? Macie, na tartaku wam się przyda. Mniej paliwa będę zużywał teraz. Zresztą i tak tego pojazdu już nie potrzebuję, bo... Bo nie, bo już nie, nie już im daleko nie zajadę. O. Teraz sobie wezmę tamten, co tam idzie z tyłu, tylko odczepimy hak. Ładuj. Krótkie kłody. No ładuj, no co się nie chce? Należy na dwoje skrzyniowe. Oh shit. Załadowałem jakieś kłody. Nie chcę tych kłód. Da się ciągnąć linką, to zaraz sobie pociągamy te kłody linką, ale nie. Jak się ładowało? No dawaj, wyskakuj mi te menu do ładowania tego drzewa całego. Chwila. Nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. O, te kłody, tak. Należy zamontować długa przyczepa na drewno. Tam, kurde, lipa. Ja gdzieś jeżdżę po kompletnych bezdrożach, szukam drogi do paliwa. Na to. Uszkodzenia 56. Ale za to paliwa jest 77 litrów. Ale bym wpadł w przepaść! Stary! Aż tak? No. Nie, chwila, okej. Okay. Tak, drzewo. No. Nie. No przecież to powinno sięgnąć. Czemu nie chce sięgnąć? Aha, spoko, rzecz, wracam do tartaku, spoko. Jak to przyczepa odłączona? Ale utaplane jest to autko w tym, w błocie. Że ludzie normalnie, że... Tadek, jak przyczepę podłączyć? Kurde, byłem w tym, tutaj chciałem zaciągnąć, ale... Czekaj, tak. Zamontować nadwozie transportu drewna. Ale nie da się zrobić tak, że po prostu... Tak i zamontować nie da się. Kurde, a ja Z wciskam, żeby cofnąć. No ja też to czas często robię już. W tym co gramy też już tak robiłem. To się nie dziw, bo... Dobra, to ja na razie bez naczepy jadę zobaczyć, zorientować się w terenie w ogóle. Teraz pojeżdżę. Czy podjadę? Bol. Kul. Shit. Podjałem! Shit. I znalazłem jakąś drogę. A mogłeś się wrócić. A spoko, my tu już jechaliśmy. No właśnie widzę, że ty jedziesz. Weź się wróć. Ile masz paliwa? 32. Weź się wróć do mnie i mi wyciągnij. Bo świetnie się ciąga ten mały samochodzik. Gdzie ty jesteś? Przed tartakiem, przy tym wjazdem. Na tej drodze, cóż, się jechał. Bo tylko po prostu... ciężko mi tu będzie nakręcić. Po prostu nim się fajnie jeździ, ale jak go ktoś ciągnie. To jest taka mała ta... Jakby tą drogę tak uklepł,
sypał, czy czymś posypał, czy jak, nie wiem. Dobra, może jakoś przejadę. Chyba, żeby te konserwy... Chociaż nie, nie mogę nakręcić. No, dobra. Wykorzystałem konserwy, żeby naprawić auto. Ale to nic nie dało. To po prostu było po to, żeby nasmarować szynką koła, ale... Żeby... Kiepski efekt. Żeby jeszcze większy poślizg masz, mówisz? Mówię, jak już będzie ślisko, to już może przejdzie, nie? Bo niektóre rzeczy się smaruje, żeby było ślisko, żeby można było przejść. Jadę po ciebie. Lżej. Nie, jak posmarujesz, no to leci elegancko. A mam 15 paliwa, ale jadę po ciebie. No już jedzie, no to się podczepimy. Dawaj jeszcze troszkę do tyłu. Nie, ty przodem jedziesz, kurde. Ten przód masz jak tył. Dobra, już starczy. Przyjąłeś moją propozycję, kurde. To była propozycja nie do odrzucenia. No widzisz? Jak tak się jedzie, to się jedzie spoko, nie? Zobacz, elegancko. Wreszcie można poczuć, że się jedzie. Nie idź na mnie, nie! Zjem cię teraz za to! Nie! Fuck! Co ty zrobiłeś? Zjem cię. Się przestraszyłem. Że mnie weźmiesz pod siebie. No i brakło paliwa. Co to... Powiedz mi, co to była za pozycja? Nie wiem, nie orientuję się w tym. Jak ktoś wie, to niech powie. Tak. Dobra, ja nie... Raulen mi... Ja nie mam paliwa, to co robimy? Co za pozycja Raulen mi proponował? Tak. Ciebie do mnie ściąga, zamiast mnie do ciebie! Ty! Już miałem ręczny. A ten ręczny to jest gówno farby. Dawaj, ciągnę! Może elektroniczne zastosowali! A jedzie! Ciągnę cię! Jedzie! Walczę z tym czymś. Dobra, tylko teraz od ciebie do mnie ściągnęło. A zaczep się o drzewo jeszcze! Można dwa razy... Nie da się dwóch linek. Jak się nie da? No... Widzisz? Zaczepiłem o drzewo. Bez sensu! Ale wiesz co mam pomysł? Jak się ustawię za drzewem i się zaczepię od ciebie, to może... Wiesz, się zablokuje mój pojazd na drzewie i... Też ciężko tam będzie wjechać. Ja? Ja? Jedź. Jedź. Kurde, co nie chce jechać? O, pięknie, patrz. Kurde. Zobacz, teraz... No! No, stary! Teraz to dopiero to będzie. To jest coś. Czekaj, jeszcze jakbym się lekko przewinął, tak żeby mi całkiem, nie? A mi... Dobra, i teraz patrz, teraz zrobię tak. Tak. Ciągnij. No już. Spoko, możesz ciągnąć, wiesz, to nie puści, bo to jest... Tylko, że... Ciągnij też coś. A ja mam to ciągnąć niby? Nic nie możesz? No a coś mam wciskać, czy coś? No nie wiem. F? Nie reaguje. Kurde. Ale nie, to nie mam pomysłu, powiem ci. Nie, a jak kołami skręcisz? Mogę poszarpać, ale to nic nie da chyba. Jedzie! O! Puść ręcznie. Puściłem! Widz, co masz aż taki ciężki ten?
Ale minimalnie cały czas się rusza. Tylko to by z godzinę musiał ją wyciągać. Serio? No. Aż trzeszczy coś. Drzewo! Drzewo się złamie. Trzeszczy. To drzewo zaraz. Ale cały czas idę do ciebie. Chodź do mnie. Nie, to jest bez sensu, powiem ci. Ale ciągnie! Ale to jest bez sensu, No ale wyjadę na powierzchnię! To gdzie siedzisz? No, dajesz! No cały czas daję, nie? Cały czas daję i cały czas ciągnę cię i ciągnę. Nie, mówię ci, że to... No ciągnij! Nie. Nie. No ciągnij! Nie. To czemu? Nie. No co silnik jest? Silnik mi zgasł. Jak to ci silnik zgasł? No dalej ciągnij mnie! No nie mogę, normalnie nie mogę. Jak to nie możesz? No nie mogę. Dobra, mogę się zamienić najwyżej na pojazd. No dobra. Jak się to twoje nazywa? Twój co w wodzie utknął, to nie. Nie. Dobra. Nie, to nie to, to. Czym ty w ogóle jesteś? Zmień sobie pojazd, bo ja się nie mogę do ciebie tego. Ja nie widzę tego twojego. Serio? Ja widzę to tego. Jest typ, to jest 469, typ 469. Spoko, przewrócony leży na tym. Na startowym garażu. Dokładnie w tej pozycji, o której był zaparte o drzewo. Serio? Dobre to. Nie ma co. To możesz nim jechać dalej. No tylko jak go naprostować? Nie możesz, bo masz go na bok. Tylko jak go naprostować? To trzeba już kończyć tym, bo to już się nie da. Nie da się nic więcej zrobić. Nic więcej jak nie będzie, wykombinujemy. Jak będzie tryb sieciowy, już jak trzeba. Chyba, że zanim zdążą to dodać, jeszcze nagramy coś. Właśnie się pojawiłeś na farmie. Na farmie! Za dużo już tej farmy! Przed garażem się pojawiłeś, jeździsz. No tak, bo się teleportowałem. Tak, jest takie coś. Wiem, dowiedziałem się teraz. No dobra, to sobie pojeździliśmy podwójnymi pojazdami, bo się jakoś tak podwójnie pojawiały. Tak jakoś się sklonowały! Może tak musi być, nie wiem. Tak na serio już sobie pogramy, jak będzie ten tryb taki. Patrz jak pcham. Jak będzie ten. A czemu tryb... ty karton pchasz? To nie, wygląda ja jak to model widzę. Poloneza. Ja go widzę. Jak będzie już ten normalny tryb, to już sobie tak pogramy może dłużej, może tak bardziej rozsądnie i przemyślanie. Będziemy myśleć. Mądrzej! O! Mądrzej. Będziemy myśleć, co będziemy robić. No a tymczasem żegnamy się z wami. No, żegnamy się z wami. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Byli z wami Konsi. Do zobaczenia. Oraz... Ja, Raulen. Tak, do zobaczenia.